Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie. Przepraszam. Po raz siódmy na zniszczonej ziemi. Nie, po raz ósmy na zniszczonej ziemi. I po raz dziewiąty w Darksiders Warmastered Edition. Kontynuujemy dokładnie od miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Czyli tu... Co to tutaj jest? Brud przy kuźni. O, proszę. Nowa lokacja. Okej, tam jest przejście. Tu jakiś młotek. O. Czekaj. Proszę mnie tego ptoka oznaczyć. No, dawaj. Jeszcze jeden. Wiesz, że akurat te ptaszków lata, no. Ale jak taki jazda fajnie wygląda, jak tak się naładuje. Dobra, tutaj coś jest w pobliżu? Chyba nie. Dobra, czy ja mogę przez to przejść? Nie mam tyle pary? Kurde, no nie sądziłem, że wojna nie da rady. Dobra. Ale co, jak to tam powiedział Samal? Nie możesz... Nie pokonasz żałobnicy bez konfrontacji z czarnym młotem. No jest tu jakiś młotek. Pytanie, gdzie jest jego właściciel? Jakie leczonko. No nie wiem, panie. Ej, co to miało być? Panie ko... O! Proszę bardzo. Duży miecz, powiadasz? No, mam tu jeszcze większy! Pa, jak większy, o! I co?
Knee! On the knees, mi friendo! To była chyba jedyna opcja, mi się wydaje. 100 years. Since the day Abaddon was taken from us, I have prayed for this moment. For your crimes, I would see you tried in the White City. But until this world is free of the Destroyer, its gates are closed to us, and justice will not wait. I sentence you here and now! Widzieliście, jak Ulfein w ogóle obczaił mieczek, jak gadał z wojną? Justice can wait till we finish our little scrap, missy. There ain't no sport in jumping into a tussle, but don't concern you. Go on, fly away, pigeons, before I pluck you. Blasphemer, it is you who take sides in a battle that doesn't concern you. Please, allow me. Ale widzę młotek jak od Tora. Albo tylko godny może go podnieść, albo w tym przypadku tylko jego właściciel. Znajdź wejście do metra. O, ej, widzę licznik, jak... Czy ja będę mógł sobie... Czy będzie ten? To jest jakiś konkurs, który rozwali więcej? Ta, ej, chyba to jest jakiś konkurs, mi się wydaje. Albo po prostu licznik, kto rozwali więcej. Nie wiem, co za to dostanę, ale z wielką chęcią chciałbym to wygrać. Dobra, po jednym jak na razie. Ładuj. Po dwa. Co mi kradniesz? Nieładnie, Ulfein. No, dobrze, 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 dobrze. Nie myt, nie myt, nie myt, nie myt, nie myt. Po trzy. Szybko ulepszona piła. Ej, niby gołębie powinno być, albo ptaszki chyba przed chwilą. Dobra, to... To był mój piąty, okej. Okay. Ale chwilowo to leci... Znaczy, nie powiem, że to jest wyrównane, nie? Bo to jest dość zależne. No, ej, poważnie. Dobra, tnij go. Okej. Okay. Tak, pamiętam, po co żeśmy tu przyleźli. Mr. Watcher. No, tutaj znowu te kryształy widzę. A, tak coś czułem. Tak coś czułem. Że się pojawią. Tak specjalnie czekałem, aż... któryś tego wychynie zza winkla. Dobra, 7, 8 dla mnie. Dziewięć do pięciu. O! I on umie to rozwalać! Super! Ale właśnie, ale on mi tego młotka przecież raczej nie da. A nawet gdyby mi dał, to ja nie jestem w stanie z tego korzystać. Przez to zaklęcie, jakie sobie nałożył na miecz. Boże, na miecz. Na tego. No na ten młotek, nie, że tylko on może go podnieść. Orzesz ty, tak? No to jest co, żryj koset, cwaniaku. Dawaj, zemsta kosiarza, atak po uniku. Dobra, 9 do 6 póki co. Jest druga taka miejscówka, w której można sobie dofarmić bronię. Bo ja naprawdę wolę chyba walczyć kosą. Bo miecze to jest taka moja główna broń. I z niego korzystam najczęściej.
Dobra. Nie wiem, czy kolejna faza walki, czy kolejna taka mini arena. A jak to wygląda w sumie? No, mieczek ma prawie drugi poziom, a kosa jest prawie w połowie drugiego poziomu. No, tam coś do wysadzania. No, aniołeczki, gdzie jesteście? Aniołeczki, gołąbeczki, przepraszam bardzo. Really? No, gdzie jest ten pigeon? No, for the light, weź się dogadaj może z Uferem z Warcrafta, co? Jak takimi tekstami walisz. Ej, niedobrze, on mnie dogania. Dogonił mnie! No, ej, on jest mój kolego! Dawaj, 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 tniemy, 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 tniemy! Trzeba podbierać, jak będzie trzeba. A będzie trzeba, na pewno. Niżesz, wojna. Ej, nie! Jestem jednym w plecy! Dwa jestem już w plecy! No nie! Nie, nie ładnie tak! Ej, już trzy! No nie! Ej, ale duszę chociaż mógłbym dostawać za nich, wiecie? Juhu! Dobra, teraz to chyba ja mam taką chwilkę dla siebie pod względem dominacji anielskiej. Co zajebiście dziwnie zabrzmiało. Dobra, fajnie, że nie ulegniecie, ale bądź tak miły, kolego, i żyj gwiazdę. Ej, no nie! On tam ma dalej jakieś pokłady, no co jest? Dobra, będę... Jeden w ple... O, może nie wiem, może nie. A nie, to był skrzydła tego typu. No kurde, ale... Jezu, dlaczego ja go nie lokuję? Ja się zastanawiam, dlaczego ja nie trafiam. Dobra, 14. To tak, że tak modusz za nich leci. To się... Ej, no nie! Do 17! Dawaj, tniemy, tniemy. Do 18 teraz, no kurde. Nie do końca nawet w sumie wiem, czy się coś stegowało. No, na pewno użyłem tego, ale... O, dobra, tarczę mu zniszczyłem. To dobrego. Ha, uniknięte! Tego się nie spodziewałeś, co? Dobra, trochę jęcza też. No, dawaj, dawaj. Tam jest przejście, tu jest apteczka. O, ale to nie było do fulla apteczka. Nie do końca tego się spodziewałem. Tak, to chyba było poprawnie złożone. Tak mi się wydaje. Dobra, no kurde, kto tym razem? Dobra, nie wiem kto, ale mam tu mobeczkę. Trzymaj. Jeśli mogę sobie tak pomóc, to sobie tak pomogę. Bombeczka. No tak, tego byłoby fajnie nie wchodzić za blisko. Ej, co on ma, jakąś armatę? O, dobrze! Jak go z kolanka wziął! No... Uderzenia te muszą być mocne! Ja to mogę wziąć! Odkupienie! Wciśnij trigger, aby oddać serię strzałów, przytrzymaj, aby naładować potężny pocisk oddziałowy przerwy. Panie, kolego!
Dobra, tego niestety nie mogę zniszczyć. O, dzięki, Ulfane. Bardzo ładnie z twojej strony. Uwaga, leci! No to co? Teraz się zabawimy! Minigun w łapie! No, czy to już Rambo, czy jeszcze Grzechotnik Jack? Były gołębie, były gacki, no to strzelamy, lecimy, lecimy! Ej, Jezus Maria, zaraz zginę. Jak tak dalej pójdzie? Próbuję bawić w Grzechotnika Jacka z Rango, a za chwilę będę trupem! Okej, jest remis jak na razie. Okej, chwilowo wygrywam. Ja się muszę... Nie, muszę puścić tę broń! Muszę puścić tę broń! Idź, 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 idź! Cofaj, 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 cofaj! Jak zaraz zginę, to się zdenerwuję. Dobra, remis. Dawać mi tutaj szybko tę skrzynkę. Ile? A, to mi trzy paski życia akurat przywróciło. Jest dalej tutaj ta broń? Jest, dobra. No, bierz to. Kurde... FIRE! Zbudowałem, poważnie. Ale myślę, że wbrew pozorom jednak lepiej chyba strzelać tym naładowanym. Żeby... No, bo... Znaczy... Że dobra, może w grupki lepiej. No ja sobie wziąłem tą apteczkę, tu ja już prawie straciłem. Dobra, 26 dla... Nie, 27 dla mnie, 6 dla Ulfeina. Dobra, ten nie żyje. Jesus, ile można? No ty se chyba jaja robisz. Dobra, mam full HP przynajmniej. To i tak se muszę wziąć, bo inaczej to się zmarnuje. No świetnie, jeszcze przed walką z tym typem. Dobra, co nie piekl się tyle. No już czekam, już czekam. No, gdzie jesteś, kolego? Gdzie jesteś? Ten przeszedł. Czekam, aż się ta ściana rozwali, nie? No, ja się nie doczekam chyba. A nie, bo ten se musi tu przyjść najpierw. Dobra, bier to. Rzut. Jezus. Nie do końca to przemyślałem. Dobra, mam bombeczki, to sobie będę wykorzystał w walce. Cofnij się. Czy on tak nagle sam z siebie na ziemię wrócił? No, dziękuję, dwie bombeczki wystarczyło. Także kolanko, gleba i lecimy. Jezus Maria, on mu tą zbroję wręcz pycha prosto w klatę. Dobra, bierzemy. Tak, 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 to już widziałem. Postaram się teraz nie zdbanić totalnie, jak przed chwilą. Ale sądziłby kto, że broń będzie troszkę silniejsza. Nie mówię, żeby one-shot od razu leciały, nie? Wiecie, one-shot, one-kill, no ale... No troszkę silniejsza mogłaby być ta spluwa. Dobra, tam dwóch padło. Jezus, ta, przede mną jest gość, a ja celuję do jakiegoś typa totalnie... Dalej. Dzięki, że stankowałeś obrażenia. Tak w sumie to nie, nie dziękuję. Bo to obrażenie by przeznaczone dla twojego kolegi. Dobra. Idzie znacznie lepiej niż poprzednio. Plus wygrywam w rankingu. No i oczywiście, że mi coś na plecy wleciało. Żryj... Chciałem powiedzieć ołów, ale to chyba, ja chyba nie strzelam ołowiem. Żryj anielską moc! O! Dobra, tutaj ładuj i strzelaj! Ładuj i strzelaj!
Jeśli chodzi o Slack Terre, to może wie, o jaki duet mi chodzi. Dobra, chwilowo wygrywam. No co ich tak dużo tu jest nagle? Dobra, nie, tam leci naładowany strzał. Dobra, dwa strzały i taki typ pada. Dobra, Ulfane, trochę ci tam pomogę. Chociaż w sumie też mam swoje problemy, powiedzmy. Dobra, gruby też padnie na dwa strzały. Czy tam gruby, czy tam tarczownik. Nie, tarczownik chyba na trzy. Dobra, puść tę broń i leć po leczenie. Chwilowo mam drobną przewagę w rankingu. Szybkie leczenie, proszę. Okej, chyba równo albo niecałe trzy paski zdrowia były w tej apteczce, w tej skrzynce, wiadomo o co chodzi. Co, tu mi rzucisz? Chyba nie. Dobra. O, ten tam. A, proszę, jednak rzucił. Dobra, jest was więcej. Niestety. W sumie pytanie, czy dla mnie, czy dla was, nie? Dobra, muszę fokusować jednego typa naraz, bo niestety... Może i to ma... dość dobrą, fajną szybkostrzelność, ale mimo tego nie jest w stanie zapewnić mi osłony. Jezus, padniesz ty w końcu! Aż naładuję strzał na ciebie, bo nie mogę dłużej po prostu na ciebie patrzeć. Dobra, ciągle wygrywam w rankingu. Okej, okay, mam przewagę 7. No, o, wy też macie fajery? No to wiecie co? Nie obchodzi mnie to! No, najpierw tych, bo oni niestety mają dokładnie tę samą broń co ja. Czyli mogą być troszeczkę niebezpieczniejsi. Okej, okay, zdjęci, bardzo ładnie. Ty też zdjęty, tu jeszcze był gdzieś kolejny. O, na plecy mi chciałeś wejść? Nieładnie, panie Anio, nieładnie. Żyj, anielsko moc. O, tutaj dwie kolejne i teraz bierzesz jedną taką broń, drugą taką broń. Kurde, i muszę to zostawić, serio. Na górze? Nie, na górze. Chociaż nie, czekaj chwilę. Nie, puść to. Dobra, puść. Nie do końca w taki sposób. No nie, bo tu jest tylko tu jest do skrzynki. Czyli... A, no tak, Ulfane musi rozrobić mi przejście. Gdzie on tam? Tam gdzieś walczy. Dobra, będzie go coś jeszcze atakowało, czy już idziemy dalej? Dobra, ale tak czy jak muszę tę broń niestety zostawić. Okej, okay, mam przewagę drobną, ale mam w rankingu. Dobra, jesteś. Jak mnie przesunął od razu z całym sobą. Dobra, jak teraz się pojawią jakieś aniołki, to muszę rozwalić je pierwszy. No jestem przecież. Okej, okay, tutaj leczonko, zawsze w cenie. Nie mam full. Okej, okay, ale jak na razie nie widać. O, tutaj zbliżenie na te... wieże niszczyciela. No, co tam masz, panie kolego? Yeah! Wiedza bojowa! Dzięki temu ulepszeniu wojna zdobywa większe doświadczenie, korzystając z broni, a także wzmacnia swój pancerz. Wow! Ej, dobra rzecz! Dobra, tą rządzę krwi sobie wymienię, bo jakby naprawdę
ona jest fajna, ale ona jest naprawdę, naprawdę żałosna. Słabe jest to leczenie. A teraz tak, pustoszycie leci tutaj. Do mojej głównej broni, którą najwięcej bije, więc też logika ode mnie, że w sumie tu będę wpakować. Możliwość w sumie troszkę więcej, ale z wrogów, a nie z elementów otoczenia. A wiedza bojowa leci do żniwiarza. Żeby... Idziemy? Dobra, idziemy. Ty, ale jak fajnie wygląda... Ty, a czekaj, a jeszcze zanim przejdę dalej. Jak wyglądałaby ta wiedza bojowa? Nie. O, czekaj. Okej, premia pasywna zwiększa poziom pancerza wojny. Tylko niestety coś mi się wydaje, że tak czy siak muszę mieć... O kurde, fajnie wygląda. Dobra, ale coś mi się wydaje, że chyba muszę to mieć jednak w tym. Kurde, nie tu. To tu. To tu. Dobra. Aj. Uriel, naprawdę tego chcesz? No dobra, w sumie i tak sobie to naładuję. Bo... A, tego się nie spodziewałaś, co? O, ja tego też nie. Chodź. Bo naprawdę nie chcę zmarnować tej formy. Dobra, same silne ataki. Dobra. Niezmarnowana, mam nadzieję. Au. Dobra, ciągnięta. Lecimy. I wygrałem. Ale nie zabiłem. No, dogadaliśmy się. Zabij żałobnicę. Szkoda, że nie dał mi tam trochę dłużej połazić, no ale... No nie można mieć wszystkiego. No, takim na jolo trochę zrzut, powiedzmy, ale... Niech będzie. Okej. Naprawdę widzę, że metro dodatkowo jeszcze rozszerzone o jakieś przekopane te tunele. O, kolejna skrzyneczka z duszami. A właśnie, miałem zobaczyć kosę. Ładnie. Kurde, jakby wygląda jak taki, jakby taki niebieski płomień był na ostrzu. No ale dobra. Never mind. Lecimy dalej. Prawie mam pół godzinki, ale to tam się ogarnie. Lecimy dalej. Naprawdę, czemu tutaj nie ma szybszego biegu? Podziemia! O, znowu widzę, jest spluwa. Okay, 1600 dusz. No, to mógłbym sobie co nieco ulepszyć u Fulgrima.
Ewidentnie jest to jakaś stara stacja metra. Co, już? Trochę za szybko, nie uważasz? Co mnie tu, co mnie laserujesz? Poszła won! Dobra, ładowany strzał jest dobry, widzę. Nie będę miał dużej przyjemności łażenia z tym. Co to jest? A, to on. Zmasakrowany aniołek. Ja tutaj to jest właśnie takie troszeczkę mówienie, że no to tylko trzy dusze. A potem się okazuje, że te tylko trzy dusze robią ci różnicę. U Wulgrima jak chcesz coś upgrade'ować, nie? Bierto. A, to na górze musi być przejście. Ale tam jest albo... Tam są albo te takie dziwne kryształy, których jeszcze wciąż nie potrafię rozwalać. Albo jest tam ten. Albo jest tam skrzyneczka z duszami. Ale raczej to pierwsze. Yep. Czyli tam na razie nie pójdę. Okej. Okay. Rzut. To jest też w sumie trochę szybsze. Okej, okay, jakby zrobić tutaj coś. Przejdę, wejdę. Chyba nie. No. A nie, dobra, tu jest zdecydowanie przejście. Już chciałem tam skakiwać, nie? Dobra, jak tam życie? A, mogę sobie dziabnąć. Czemu by nie? Dobra. No, otwieraj. I na sufit. Tutaj. No. Czy ja się naprawdę zgliczowałem na chwilę na ścianie? Dobra. Znowu na sufit. Go, go, go. Puść, leć. No. Żeby nie było za łatwo. No to muszę iść tędy. I akurat mam pół godziny. Po prostu cudnie. To na pewno są przeciwnicy. Nie do końca wiem, jak to sklasyfikować. Nie. Ożysz ty. Okej, mogę to tak na szybko rozwalić. Mogę to zabić tym. Do góry, proszę. Znaczyło? Znaczyło. Tylko bardzo bym chciał jeszcze rzucić tym. Dobra, coś tam robi, ale... Nie aż tyle. Ale dobra, mam nietykalność, kiedy robi egzekucję, więc... Tyle dobrego. Dobra, i tak. Tutaj mam do wysadzania. I muszę wysadzić to tamto. Ale czy jest tutaj coś, czym mogę to zapalić? Chyba nie bardzo. Ty, co jest? Znowu to? O, jest tego więcej. Świetnie. W ogóle, czemu ja nie mogę kosą pod wodą atakować? No, jakie to jest bullshit? Weźcie się ode mnie, odczepcie w końcu. Dobra, tutaj nic nie ma. O, a nie, czekaj, nie, coś jest.
Już miałem mówić, ale już miałem wracać, ale zauważyłem tutaj tą ściankę z demoniczną naroślą. Dobra. I teraz pytanie, gdzie mnie... Znaczy gdzie? No, zaprowadziło mnie tutaj, ale czy to jest popularnie, powiedzmy? Miejsce, do którego powinienem teraz iść, czy nie? Ej, trochę słabo się spisuje ta gwiazda. Słabo, w sensie myślałem, że jedno takie naładowane wystarczy, a tutaj... Że wystarczyć wystarczyło, ale to niestety jest... Znaczy, drobny problem tej gwiazdy jest taki, że ona... A propos ognia... Dobra, i tam sobie mogę przenieść. Tu i tu... Ładuj... Bo niestety, gwiazdę można naładować, można ją puścić, ale drobny problem z nią jest taki, że ona... Mimo iż zostanie naładowana, rzucona... To niestety, ale... Weźmy to, weźmy to. Oznacz mi to. Nie oznacz mi to. To ona odbije się od wszystkich celów, ale dopiero ostatni trafiony cel faktycznie będzie... Powiedzmy, wystawiony na to naładowanie. Bez żartów, czy ja naprawdę nie mam tutaj zasięgu? Co zrobię, sznurek? Może nie muszę, ale żeby, powiedzmy, nie przedłużać na siłę. Raz tu, no i tu już powinno być wystarczająco. Raz, no, proszę bardzo. No net trzecie wystarczy, tak jak wcześniej. No i dobra, mam przejście, to teraz pytanie, jak tam dojść. Tutaj mam też jakiś mechanizm, który prawdopodobnie opuści mi tę wodę. Dobra, tutaj... Nie. Boże, nie ten guzik. Sekiro się pod triggerem parkuje, nie w Darksiders. Dobra, tutaj chwilowo nic nie zrobię. Tu... Tam chyba byłem. Tam jest chyba ta ścianka z naroślą. Tutaj, tu jest zablokowane. Tutaj, tutaj nie wiem, czy jest przejście. Tam jest na pewno przejście, ale jest zablokowane. Tutaj niestety przejścia nie ma. No dobra. Górę, w górę. Teraz tak. Chyba po tym kablu będę mógł tam się dostać. Czyli muszę jeszcze raz iść tędy. Może znowu nie ten guzik. Tu. Unik, unik, w górę. Po narośli. A też właśnie się nie rozglądam w ogóle z tymi artefaktami, nie? Które... Serio? Które mogłyby mi się naprawdę przydać. Ale no, finalnie pewnie tak je zbiorę wszystkie, tak samo jak to zrobiłem z trofeami Riddlera w Arkham Asylum i tak samo jak zrobię w Arkham City. Nie! I po co wciskałem ten guzik? Dobra, wyunikuj się tam szybko. No, już myślałem, że nie przepłynie. Ale na szczęście niewidzialna ściana była tylko dlatego, że hitboxem zahaczałem o tą belkę w górze. O, teraz tak ładnie przeskoczył, bardzo miło. Dobra, na kabel. Jezus! Nie ten guzik. Woli wyjaśniać, czemu nie było, nie ma odcinków z Sekiro póki co. I powiem tak. I tak to wam powiem, powtórzę w odcinku z Sekiro, ostatnim, nie?
ale dla tych, no jasna cholera, dla tych, którzy albo jeszcze nie obejrzeli tego odcinka, bo on mógł na przykład jeszcze nie wyjść. Wiadomo, każdy może oglądać ten odcinek niezależnie od tego, czy poprzednie się pojawiły. Sekiro już jest prawie że ukończone, tylko teraz na zakończenie chcę pokazać. Ten przycisk miałeś wciskać. Ja teraz wykorzystuję, po prostu przechodzę grę ponownie ze wszystkimi możliwościami. Jakby to spokojnie, ja tam wam pokażę te ważniejsze części. Dobra, jest checkpoint, czyli mogę zakończyć odcinek, też bardzo ładnie. Pokażę wam te ważniejsze części, ale po prostu trochę mnie kosztuje czasu, trochę czytaj dużo, przejście całkowicie Sekiro od początku, gdzie już udało mi się zrobić jedno zakończenie, które chciałem wam pokazać, a teraz muszę zrobić jeszcze trzecie i czwarte, gdzie czwarte będzie najkrótsze i wtedy po prostu wszystko przemontuję i wam pokażę wszystkie pozostałe zakończenia, ale dobra. Póki co, to się jeszcze wyjaśni w Sekiro, a na razie Darksiders War Master Edition. Ten odcinek dobiega końca, a ja żegnam się z wami i widzę się z wami w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.